No dobrze, maleńka. Tam. Nie, tam. Tak, tak, kotku. Żadna nie może się z tobą równać. To najlepsza noc mojego życia. Chcę więcej, Larry, więcej. I czegoś nowego. Masz, włóż to. Jejku, Samara, czy jest jeszcze coś, czego dziś nie próbowaliśmy robić? Jest wiele rzeczy, których jeszcze nie próbowałam, chłopcze. Dlatego opuszczam cię. Zostawiasz mnie? Teraz? Noc spędzona z tobą daje kobiecie wiele czasu do namysłu. Te wszystkie gadki o zrozumieniu i miłości jakoś do mnie nie trafiają. Kocham tylko jedną rzecz. Pieniądze. Hej! Nie możesz mnie tak zostawić! Chyba masz rację. Trzymaj się, chłoptasiu. Hej! Ja przecież nie palę! Och, kotku, żadna nie może się z tobą równać. To najgorsza noc mojego życia. Przynajmniej gorzej być już nie może. Ja i ta moja niewyparzona gęba. Dobra, w pierwszej kolejności chciałbym sprawdzić, czy da się ściszyć muzykę. Dokładnie da się. Troszeczkę ją ściszę, efekty dźwiękowe mogą też być ściszone. Kwestie mówione, halo, troszeczkę sobie pogłośnimy. Test. Albo też halo, ściszę. Halo, test. Halo, halo, test. Uwaga, uwaga! Gość z apartamentu prezydenckiego! Kto, ja? Tak, ty! Facet, który spędził noc z Szamarą! Musisz w tej chwili opuścić pomieszczenie! Mamy uzasadnione podejrzenie, że na twoim piętrze coś się pali! No tak, znajdujemy się w niebezpieczeństwie. Moi drodzy, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny let's play, tym razem z gierki Larry 7, Miłość na fali. Moi drodzy, jest to gierka z 1997 roku i przyznawam się szczerze, że grałem w ten tytuł, aczkolwiek nigdy go nie skończyłem. Dlaczego? Ponieważ w latach 90. byłem nieletni, a jak sami wiecie, treść w Larrym jest raczej dla osób pełnoletnich. No i jakoś niespecjalnie starsze rodzeństwo pozwalało mi w tą gierkę grać. No i mimo tego, że swój kanał mam już kilka lat na YouTubie, to jakoś nie miałem okazji ogrywać tego tytułu i nagrywać go dla was. Dlatego postanowiłem nadrobić wszystkie zaległości klasyczne, no i tym razem przyszła kolej na Larego. Przyznam wam się szczerze, że myślałem o Sam & Max, ale z drugiej strony stwierdziłem, że... Przesuwaj kursor na ekranie, aż najedziesz na jakiś przedmiot. Poinformuje cię o tym zmiana kształtu kursora. Kliknij teraz lewym klawiszem myszy, aby otworzyć menu. Stwierdziłem, że gra ma tak naprawdę 6 albo 8 sezonów, każdy z sezonów jest podzielony na odcinki i każdy z odcinków można przejść w około 1 lub 2 godziny, więc trwałoby to zbyt długo. No dobra, trzeba się uwolnić. Przesuwaj kursor na ekranie, aż najedziesz na jakiś przedmiot. Poinformuję cię o tym zmianę. Samara używała ich ostatniej nocy. Lewym klawiszem myszy, uda mi się dosięgnąć. Dobra, wzięliśmy szczypce, po prawej stronie mamy jeszcze coś takiego. A mówili, że mam kiepską koordynację ruchów. Uff! Masz szczęście, że dyrekcja hotelu u Witka pomyślała o zostawieniu w każdym pokoju zestawu przyborów do tkania mała prządka. Zatem otwórzmy to pudełko. Otwierasz pudełko z zestawem przyborów do tkania i... O Jezu! Jakie to niesamowite! Znajdujesz wewnątrz igłę. Skoro mamy igłę, to użyjmy na niej szczypiec. Udało się ją wygiąć. Może gdybym... Tak! Zwariowałeś? To jest 40 piętro! Nie bój się! Złapiemy cię!
Problem polega na tym, że drzwi balkonowe są zamknięte. W dodatku klamka jest mega gorąca. To pewnie nasza gorąca miłość musiała tak rozgrzać klamkę. Jasne, nikt nie myślał, że było inaczej. Ogólnie, moi drodzy, jeżeli byście byli zainteresowani obejrzeniem Larego Szóstki, czyli jeszcze starszego tytułu niż to, to na kanale Point and Click oraz moim znajdują się odcinki naprzemiennie, które kiedyś dubbingowaliśmy. Ja podkładałem tam głosy za wszystkie postaci męskie. Tak więc, jeżeli byście chcieli sobie obejrzeć, polecam. Marnie wyglądają. Założę się, że były dni, kiedy te rybki czuły się lepiej. Dobra, widzę, że pożar się zbyt szybko rozprzestrzenia. Wodą z akwarium nie ugasisz szalejącego piekła. A te rybki się już zagotowały. Pływają brzuchem do góry. Nawet po całej nocy dzikiego seksu nie jestem tak spragniony, żeby pić wodę z akwarium pełnego śniętych ryb. Niczego w ten sposób nie osiągniesz. A dobra, musielibyśmy się w jakiś sposób uwolnić i wyjść na zewnątrz. Te przeszklone drzwi prowadzą na balkon i ku wolności. Co ciekawe, mamy tutaj też opcje inne i podaj słowo dla przeszklone drzwi. I możemy tutaj wpisywać różne słowa, nie wiem, typu otwórz. Dobra, chyba nie ma polskich liter. Gra nie za bardzo łapie, o co ci chodzi. To może zbij. Hej, co to jest? Ała! Nie cierpię spinaczy do papieru. Au! Nienawidzę spinaczy! Skacz! Spoko, no to lecę. Miłego lotu życzy Straż Pożarna! O kur... Ale z tymi kawałkami szkła wbitymi w plecy, oj, wyglądało to koszmarnie. Szanowny panie Larry Latte, właśnie wyskoczył pan z 40 piętra płonącego budynku. Jakie są pańskie plany na przyszłość? Chyba się... przepłynę. Tak więc, moi drodzy, tak jak mówiłem, nadrabiam zaległości, jeżeli chodzi o klasyczne tytuły, aczkolwiek na tą chwilę na Larym się zatrzymam i zakończymy sobie tą gierkę, a potem pójdę ponownie w nowości, ponieważ widziałem, że Picor wydał kolejne spolszczenia do gierek, które nie miałem jeszcze okazji zagrać. Tak więc chciałbym troszeczkę przeskoczyć w coś innego, ale do klasyki wrócimy. Tak jak wam obiecałem, sama Nmaxa też sobie ogramy, ale nie na tą chwilę, ponieważ zająłby mi to zbyt wiele czasu, a nie chciałbym was zanudzić na swoim kanale. Dlatego myślę, że będzie to fajne, jeżeli sobie przeskoczymy troszeczkę z klasyki w coś nowszego, a potem powrócimy ponownie do klasyki. Oho! Ahoj, syrenki! Jestem Larry! Larry Laffer! Witamy na pokładzie HGW Babylon, panie Laffer. Jestem Kasia, pani kapitan. Zanim ten rejs się skończy, ta ślicznotka będzie moja. Oto pańska karta, panie Laffer. Obawiam się, że były pewne problemy z pańską kajutą. Jakoś się nie dziwię. Och, proszę się nie obawiać. Załatwiłem panu naszą największą kabinę. Będzie pan miał mnóstwo miejsca. Wow, to świetnie, dzięki. A gdzie znajduje się mój pokój? Och, wystarczy sprawdzić na mapie. Jest pan w pokoju zero. No dobra, czyli w jakiś sposób możemy otworzyć mapę, tak? My znajdujemy się na poziomie 0. A czy ja będę mógł jeszcze z nim porozmawiać? Uwaga, uwaga! Jeśli chcesz przez następny tydzień zajmować się panią kapitan, zgłoś się do klubu okrętowego. No na pewno będę chciał bliżej poznać panią Kasię. Martwi mnie trochę stan mojego rachunku. Czy możesz go dla mnie sprawdzić? Tak, oczywiście. Poczekaj, zaraz wrócę.
Ten guzik wyświetla na ciekłokrystalicznym ekranie telefonu ostatni wybrany numer. Jaki był ostatnio wybrany numer? Dobry pomysł. Będziesz wiedział, gdzie recepcjonista dzwonił ostatnim razem. Tak? O, chyba dzwonił do mojego dostawcy internetu. To 1-1-3-4, Larry. Czytałeś do góry nogami. A tak, no wiedziałem. Czyli do góry nogami hell, piekło, tak? 1-1-3-4, być może będzie to kluczowe. Za każdą dodatkową minutę rozmowy należy uiścić dopłatę w wysokości $1.75. Prawie nic. Chyba, że policzyć te $381 z baru. Telefon. Czy mogę skorzystać z telefonu? Nie. Ten telefon jest tu tylko i wyłącznie na użytek służbowy. Możesz użyć tamtego aparatu na kolumnie. Do widzenia. No dobrze, to trzymaj się ciepło. O co ci chodzi, co? Dobra, jestem ciekaw, czy będę mógł użyć i zadzwonić pod 1-1-3-4. Jestem ciekaw, do kogo się dodzwonimy. Recepcja? Halo? Czy może pan kogoś dla mnie wezwać? Och, no dobrze. Nazwisko? El Dupa. Przykro mi, to pomyłka. Na imię mu Greco. Znowu nic ci zna. 1-1-3-4. Aha, czyli nie mogę tego tu wpisać. No dobra. Wybierzmy zatem naszą mapę. Klub Młody Dumny Żeglarz. Kwatera Pani Kapitan. Mostek. Nic ciekawego, promenada. Pokład wejściowy. No dobra, może zaczniemy od klubu. Tam z tyłu powinny być jeszcze jakieś wolne miejsca. Zresztą co za różnica, jeśli nie usiadłeś, to po prostu stój. Jestem pewien, że pani kapitan na pewno ucieszy się, gdy powiem, że w tym tygodniu mamy tak wielu kandydatów. Jak już wiecie, każdego tygodnia pani kapitan organizuje drobne zawody dla pasażerów płci męskiej lub każdej innej, która może się w roli męskiej sprawdzić. Zawody te nazywają się Puchar Zdobywców Pani Kapitan. Oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnym pucharze. O nie. Zwycięzca otrzyma coś o niebo lepszego. Ten, kto zaliczy najwięcej punktów, będzie mógł zaliczyć panią kapitan. To znaczy, ten, kto zaliczy najwięcej punktów, zostanie zaproszony do kajuty pani kapitan, gdzie zostaną spełnione wszelkie jego zachcianki. Każdy z zawodników otrzymał specjalną kartę punktacyjną, gdzie zostały wyszczególnione zadania, które muszą zostać wykonane. Nie bójcie się, chłopaki. Nie musicie startować w każdej konkurencji. Wystarczy, że każdy z was wywiąże się z tych zadań, jakie znajdzie na swojej karcie. No to chyba wszystko jasne. Ten, kto zaliczy najwięcej punktów, wygrywa. Czy są jakieś pytania? A są jakieś odpowiedzi? Panowie, życzę pomyślnych łowów. Hej, ja mam jedno pytanie. Tak, słucham. Ten pan w oryginalnym garniturze. O co chodzi z tą konkurencją Opieka nad Bobrem? To taki żarcik, kolego. A tak w ogóle to skąd ty się urwałeś? Nie jesteś chyba jakimś ciemnogrodzkim obrońcą wartości, co? No przecież to jest bez sensu. Doprawdy? Będę miał na ciebie oko, kolego. Przecież to nie moja wina, że nie potrafisz wymyślić fajnego dowcipu. Doprawdy? Jeszcze mnie popamiętasz, kolego. Jeszcze zobaczymy. Dobra, mam tego dość. Wychodzę. Wszyscy inni i tak już wyszli. No i dobrze. Co za różnica? Koniec spotkania. Jaka akcja? Czyli musimy zdobyć punkty, żeby przelecieć panią kapitan. Bogdan zwyciężył w konkursie na śpiewanie a cappella a la Makota. Świetne wyniki, man! Znaczy Bolek, Bogdan! Z tego co pamiętam, to podczas naszej rozgrywki będziemy też szukali takich ogórów. Yeah, baby! Czy
czyli coś na zasadzie, gdzie jest Wally? Gratulujemy, znalazłeś już jeden z 32 dostępnych ogórów. Szukaj dalej, na pewno ci się uda. No, nie jestem do końca pewien, czy uda mi się zdobyć wszystkie ogóry, ale jeżeli takowe gdzieś znajdę, to na pewno je zbiorę. Słyszałeś, że to miejsce jest pełne wielkich skrzyń, ale... Dobra, czy ja mogę przejść na dół ekranu? Mogę. O, jakiś typek tutaj siedzi. I dobry, szerifie. Co mamy dziś w arsenale? Nie Johnny, szeryf, szef Elvis, tylko pan Zenek. Co tylko chcesz? Na pewno to mamy. Co chcesz? Chcę whisky. Może whisky z sodą, wstrząśnięte i wymieszane, z parasolką i z jakimiś owocami. I może z jakąś zakręconą słomką, jeśli takie macie. Skończyłeś już? Tak. Proszę bardzo. Nie mamy żadnych fajnych słomek, więc przygotowałem ci specjalny kapitański kufel uciech. Chyba musi starczyć. Ile jestem ci winien? Nic. Pójdzie na rachunek twojego pokoju. Masz kartę? Oto i ona. Dobrze. A teraz to wypij. Dobra, wysiorbaliśmy napój z rurki kapitana, tak? Nie wiem, na jaki rachunek to przyjdzie, skoro i tak my nie mamy prawie nic na koncie. Poproszę o... Po prostu pokaż na spisie. Któryś z tych. Nie ma problemu. Już się robi. Proszę uprzejmie. Koleś przewalasz. Sprzedaje chrzczony napęd. Dobra, jeżeli będziemy potrzebowali jakiś napój, to wiem, gdzie będziemy mogli się udać. Musi tu do ciebie przychodzić wielu facetów i opowiadać ci o swoich problemach, prawda, Zenon? To musi być dla ciebie nieprzyjemne. A żebyś kurna wiedział, żygać mi się chce. Zwykle kasuje im nosy. A co? Ach nie, nie tak tylko pytam. Pewnie widujesz tu wiele pięknych kobiet, prawda? Oj tak, nawet nie wiesz, jakie laski się tu kręcą. Gdybym tylko miał zorkę 5. Zrobiłbyś parę zdjęć. Zwariowałeś? Takim szajsem? Miałbym niezły pretekst do zagajenia, od na przykład o Piwowskim. Naleć ci? Czyli będziemy musieli zdobyć prawdopodobnie jakiś aparat fotograficzny. Do widzenia. No to trzymaj się, Johnny. Na razkę. Na razie nie mam z nim o czym rozmawiać. Galeria z tyłu zarezerwowana jest na wypadek, gdyby pojawiły się tu kiedyś tłumy widzów. Pomysł niby dobry, ale zupełnie nieżyciowy. Tak się rozglądam, czy nie widać tutaj jakiegoś ogóra czasami, ale chyba nigdzie takowego tutaj nie ma. Sztuczne. Drinki zresztą też. Co ja w ogóle mam w ekwipunku? Puchar zdobywców, pani kapitan. Rzut podkową, konkurs, kręgielnia, mistrz miłości, kapitan gotuj się, najlepiej ubrany facet. Czyli kilka zadań będziemy mieli do wykonania. No dobra. Tu jest chyba kolejny ogór. Yeah, baby! Dwa z 32. Yeah, baby! Czy ktoś słyszał o konkursie, gdzie jest ogór? Mapa statku, karta punktacyjna, twoja karta okrętowa. Zbi? Tak, sam się połam. Łasica? Widać, że wszystko dobre, co może się sprzedać. Jeszcze jakiś koteł. A kim jest ta pani spawarka? Uwaga, uwaga! Mark uzyskał najwyższy wynik w naszym konkursie. Tutaj napisano, żeby otwierać jedynie w razie pożaru. Zaznaczono także, że otwarcie szafki uaktywni alarm. Co teraz, spryciarzu? Mam wrażenie, że przez takie oznaczenia przeszła mi obok nosa połowa życia. Wzięliśmy wąż strażacki.
Przepraszam panią bardzo. Czy mogę zająć chwilę pani cennego czasu? To morskie powietrze rozjebie mi w końcu tę pierdolną protezę. Tak, tak. Kto ty jesteś do jasnej cholery? Jestem Larry. Larry Laffer. A ja jestem Jancia. Czy już mówiłam, że to morskie powietrze rozjebie mi w końcu tę pierdoloną protezę? Tak, 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 tak. Dzięki. Nie ma za co, kurwa, dziękować. No powiem wam tak, biorąc pod uwagę fakt Larego i jego szczęście, to jedyną osobą, którą uda mu się przelecieć na tym statku, to pewnie będzie ta pani spawarka. Twoje imię. A dlaczego wszyscy na ciebie wołają Jancia? O, to proste. Bo moja pierdolona mamusia i mój popierdolony tatuś dali mi na imię Janina. Jak ona ładnie mówi o swoich rodzicach. Kuternoga. No więc jak straciłaś nogę, Janciu? W wyniku pierdolonego wypadku, tak właśnie. Raz zmieszałam KY z dezodorantem w sprayu i wyszedł mi z tego potężny materiał wybuchowy. Olejek? Dezodorant w sprayu? I straciłaś nogę? A kto mówi, że pryskałam się pod pierdolonymi pachami? Złama się. Oj, dobrze, żadnych szczegółów, proszę. Podryw. A jednak Larry nawet tego nie chce zrobić. Przeklinanie. Ja nie wiem, może mi się wydaje, ale czy ty przypadkiem nie klniesz za dużo? Klnę? Właśnie, że wcale kurwa nie klnę, ty matko***co. Łeb mnie napierdala i tyle. Znaczy się, że masz migrenę. Kurwa. I to wielką jak pałac kultury. Jak uda mi się zdobyć jakieś środki przeciwbólowe, na pewno ci przyniosę. Konkursy. Czcigodna Janciu, czy możesz pomóc mi z tymi konkursami? Pomóc ci? Może ci jeszcze zrobić dobrze, co? To tacy jak ty wchodzą ciągle do tego niedojebanego Mistrza Miłości 2000. A potem no zgadnij, kto to musi po was sprzątać. Tak, 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 tak. Stara, dobra Jancia. Wiesz, ile razy moja proteza utknęła w tej cholernej kratce odpływowej? No nie wiem. Do widzenia. To do zobaczenia, pani Janciu. Cała pierdolona przyjemność po mojej k***a stronie. No, zdecydowanie, kobita za dużo klnie. Czy widać tutaj jakiegoś ogóra, którego będę mógł zabrać? Nie. Ale tu już mamy ogóra. Yeah, baby! Z 32. Yeah, baby. Drzewka kumkwatowe pozostają zielone przez cały rok, zaś na wiosnę rodzą prześliczne białe kwiatki, które z czasem przeradzają się w niewielkie pomarańczowo-żółte owoce o świeżym, soczystym smaku. Rozczulające, prawda? A to pierwsze takie drzewko, które zostało przystrzyżone tak, żeby przypominało swym kształtem owce. Szybko! Powtarzaj za mną! Owca! 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 Troszeczkę jak w familiadzie. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Owca. Ach, wyciągasz rękę, aby zdjąć z drzewka prześliczny owoc. Wiele byś dał, żeby mieć teraz ikonkę Smakuj. Hej, poczekaj. Dzięki naszemu nowemu interfejsowi możesz to uczynić. Ach, dziękujemy ci, Sierra. Czyli, że co, że ja mogę posmakować to drzewko? Smakuj, tak? Gra nie bardzo łapie, o co ci chodzi. Czyli nie mogę tego zesmakować. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę tutaj wpisywać polskich znaków. Typu U. A dobra, ups. Może nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Ten przystojny marynarz zabawia rzesze dzieci płynące tym statkiem. Co ty wyprawiasz? Och, jestem tym sympatycznym marynarzem, który zapewnia rozrywkę dzieciom płynącym tym statkiem. Ale ja tutaj nie widziałem żadnego dzieciaka. To pewnie dlatego, że ta gra jest dozwolona od lat 18. Uwaga, uwaga! Joanna wygrała właśnie nudystyczne mistrzostwa latania na paralotni. Wysoko mierzysz, Joasiu. No więc co dokładnie robisz? Cóż, ja robię figurki z baloników.
Hej, chcesz jedną? Niespecjalnie. Rozumiem to jako tak. No to jazda. Co ty, gościu, jesteś w stanie mi zaoferować z balonu? Patrzcie. To wodnik Szuwarek. Ale to w ogóle tego nie przypomina. Cóż, mnie przypomina. Jasne, zatrzymaj to sobie. Tak, tak. Mi tam się podobało. Ten... Gotów na następne... Jasne. I pewnie znowu zrobi to samo. Patrzcie, to... Ale to w ogóle tego nie... A właśnie... Jasne, Użyj wąż pożarowy, kumkłaty... To nie jest balonik. Dobra, nie będziemy z nim rozmawiać. Poczekaj, nauczyłem się nowej sztuczki. Litości. Przecież to jest to samo. Patrzcie, to łysieją. Ale to w ogóle tego... A właśnie... Jasne, zatrzymaj. Dziwny typek. Mam nadzieję, że znowu mnie nie zatrzyma. Wow, spójrzcie na te fajne akcje tam z tyłu. A zresztą... Ale że co, że ta babka myje podłogę nogą? No myje. Dobra. Wydaje mi się, że zwiedziliśmy sobie całą tą lokację na górze, a jestem ciekaw, czy będę mógł wejść do kwatery pani kapitan. Zamknięte. Może gdybyś... Zapukać, tak? Czy to aby na pewno dobry pomysł? No, słucham. Jestem zajęty. W sumie nic. Wracaj tu, w tej chwili. Jeszcze nie skończyłeś. Już idę. Słuchaj, muszę lecieć. I przynieś tym razem olejek. Czyli pani kapitan się z kimś zabawia na pokładzie, tak? W sensie w swojej kajucie. No nieźle. Wygląda mi to na swego rodzaju puszkę kontrolną. Kto wie, za co odpowiedzialne jest zamknięte wewnątrz urządzenie. Może za radar? A może za łącze satelitarne? Mam świńskie filmy? No cóż, nie. Ty nie masz. Ależ oczywiście, że zabawa z urządzeniami pod wysokim napięciem to doskonały pomysł. Na szczęście dla ciebie to pudełko jest zamknięte na amen. Czy ja coś mogę na tym użyć? Wąż pożarowy. Zajmij się... Wystarczy to przekręcić i wchodzisz do środka. Chyba, że ktoś zamknął drzwi na mostek na klucz. Ale to przecież byłoby bez sensu. W jaki sposób mogą przeszkadzać załodze kręcące się wszędzie tabuny pasażerów? Czemu nie mogę tutaj wpisywać polskich znaków? Uwaga, uwaga! Krzyku pobił właśnie wszystkich przeciwników w pasjans. Tam na górze nic nie ma. Czyli co? Dalej możemy się udać do biblioteki, do recepcji, konkurs rzucania podkowami. Kuchnia, basen. No dobra, zacznijmy od tego konkursu. Posągu wyobrażającym centaura, a każde dziecko wie, co to jest centaur, ukryty jest czytnik kart punktacyjnych Pucharu Zdobywców Pani Kapitan. Wewnątrz figurki ukryty jest skomplikowany system cyfrowy, sprawdzający w czasie rzeczywistym twoje postępy w grze i automatycznie sumujący zdobyte przez ciebie punkty. Tak, nader imponujące. Zwłaszcza, że w środku znajduje się Atari ST. Co możliwości ma Spektrum, lecz to Atarowcu dumo. No i świetnie, a ja znalazłem kolejnego ogóra. Yeah, baby!
Ja bybę. Wpierw umieść w czytniku twoją kartę punktacyjną. Serio? Muszę mu to włożyć w dupę? Dobra, jak w to się gra? Ups. Poćwicz może trochę w domu. Za każdym razem dzieje się to samo. Poćwicz może... Może faktycznie ja muszę najpierw poćwiczyć troszeczkę ręką, wiecie? Zdolności manualne. Animatorzy i projektanci gier są trochę... A dopiero potem będę mógł skończyć to zadanie. O, kolejny ogór. Yeah, baby! Przejrzę wpierw z grubsza, bo nie jestem pewien, czy chcę zagłębiać się w tę lekturę. W roku 1823 angielski fizyk nazwiskiem William Sturgeon opracował w wieku lat 40 pierwszy magnes elektryczny. Żelazny pręt owinął miedzianym drutem, po czym podłączył to do źródła energii elektrycznej. Ja jestem źródłem energii. Tworząc w ten sposób potężny magnes elektryczny, mogący przenosić znaczne ilości stali. Ty także możesz bawić się z elektromagnetyzmem. Owiń stalowy pręt miedzianym kablem, podłącz to do prądu i fiu! Bawisz się z elektromagnetyzmem. Chyba sobie odpuszczę. Kurczę, czy tutaj nie ma nic na temat gorącego, zwierzęcego seksu? No być może jest, ale czy ja chcę te wszystkie książki oglądać i sprawdzać, o czym one są? Przepraszam, pani... Panno, Wiktoria Bibliofilska. Miło mi poznać, jestem Larry, Larry Laffer. Och, uwielbiam podwójne imiona. Praca. I jesteś bibliotekarką na tym statku? Tak, to prawda. Chcesz, żebym coś dla ciebie sprawdziła? Och, jestem pewien, że znajdziesz mi coś, czym mógłbym zająć się dogłębnie. W porządku. Jaki jest numer twojej kajuty? Hej, laleczko, zwolnij trochę. A kobiety mówią, że to ja jestem szybki. Szybki? Proszę pana, na tym statku wypożyczamy książki, kierując się numerem kajuty. O, zero. Zero? Krucho z forsą? Nie, widzisz, nie chcesz wiedzieć. Dokładnie. Jaką mamy pogodę? Zdobędę cię, kiedy mi się spodoba. Co powiedziałeś? Powiedziałem, że jest dzisiaj wyjątkowo brzydka pogoda. Och, naprawdę? No, nie widać za oknem, żeby było brzydko. Dobre książki. Hej, masz jakieś dobre książki? Och, mnóstwo. Niestety trochę się spóźniłeś. Te naprawdę dobre już wyszły. Jak zawsze spóźniony. Znam jednego takiego, co się wiecznie spóźnia. Twoja książka. Jak tam twoja książka? Och, nader wciągająca. Tak bardzo lubię książki afirmujące solidne podstawy moralne. A ty? A, no tak, bardzo. Ale czy nie czytasz nigdy czegoś bardziej pikantnego? Och, nie. Tego typu książki do mnie nie trafiają. Wszystkie te westchnienia i jęki, ta pierwotna zwierzęca pasja, te wszystkie... Cóż, ta literatura wpływa na ten rodzaj emocji, którego nie pożądam. Zdecydowanie wolę literaturę piękną. Chciałbym być literaturą piękną. Tak, piękna literatura, tak. Larry, do piękności ci daleko, rozrywka. A co robisz, żeby się rozerwać? Och, zaczynam na jednym końcu mojej półki z książkami i czytam wszystkie książki, aż dojdę do drugiego końca. Niestety większość tomów zaliczam już trzeci raz. Praca na statku.
Życie na statku wycieczkowym to jak nieustające wakacje. Musisz to uwielbiać, prawda? Tak, oczywiście. O ile uwielbiasz jeść każdego dnia to samo, co jadłeś poprzedniego dnia i tydzień wstecz też. Tak, prawdziwe wakacje. No tak, no ale ta cała zabawa, nocne życie, ciągłe imprezowanie. Tak, może, ale dla nas, członków załogi, to jest bardziej niemożność opuszczania biura. System decymalny. 945,3. 471,24. 198,33. Co robisz? A jak sądzisz? Szepczę ci niezłe numery wprost do łóżka. Kręci cię to? Niespecjalnie. Wręcz przeciwnie. Seks. Czy mówiłem już, że mam na imię Larry? Chcesz uprawiać bardzo bezpieczne zbliżenia? Jesteś odrażający. Nigdy nie pójdę z tobą do łóżka, ty żałosny kurduplu. Podryw. Może poszeptać ci do łóżka kilka niezłych numerków, co ty na to? Jakbym jeszcze tego nie słyszała. Mężczyźni, wszyscy jesteście tacy sami. Książki na biurku. A co z tymi? Sterta książek. A, te. No zostały już wypożyczone przeze mnie. Sporo czytania jak na jeden rejs. Nie dla mnie. Przegryzę się przez nie dziś w nocy w łóżku. Idź do Wyrka. Chcesz wiedzieć, co planuję robić dziś w nocy? W łóżku? Zaryzykuję. Spać? Do widzenia. Miło się rozmawiało, Wiki. Może wpadnę później. Do widzenia. Czyli porozmawialiśmy sobie z Wiką. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Jurgen Meyer proszony jest o opuszczenie podziemnego kręgu. W tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że gierka wam się podoba. O, a ja widzę kolejnego ogóra. Yeah, baby! I tym oto akcentem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!